Dzień dobry, Dusiu. A cóż się do mnie sprowadza? Przyprowadziłem kolegę, Witka, który musi napisać referat o tym, jak Polacy walczyli o niepodległość. Czy mógłbyś mu coś opowiedzieć? Bardzo chętnie. Tylko widzisz, Dusiu, jestem już sędziwego wieku. Pamięć nie taka, ale na szczęście mam gdzieś swoje stare notatki. Zaraz. Gdzie je użyłem? O są. Usiądźcie wygodnie, posłuchajcie. Pod koniec XVIII wieku nasz kraj był w wielkim niebezpieczeństwie. Trzej potężni sąsiedzi, Rosja, Austria i Prusy, zapragnęli zawartość naszą ziemią. Po wielu krwawych walkach udało im się dobrać swego. W nikczemny sposób zagrabili nasze ziemi i podzielili między sobą. W 1795 roku Polska przestała istnieć jako państwo. Jak to? To znaczy, że w tamtym okresie wszyscy nasi przodkowie wymarli? Oczywiście, że nie. To, że Polska przestała istnieć na mapie, nie znaczy, że istniała w sercach Polaków. Mimo, że za bardzo włożyli wiele starań, to nasi rodacy zapomnieli o swoim języku ojczystym i tradycjach. Oni wciąż się nie poddawali. Ta heroiczna walka odniosła swoje zwycięstwo po 123 latach niewoli.